Wola Boga, więcej was matka nie miała, pany? A gdzie pracujecie? Na budowie. Od zera robimy budynek. Od zera aż skanowałem fundamenta, nie? Trochę w Warszawie byłem, trochę tutaj. Akcent naszych gości zdradza zagraniczne pochodzenie. A od dawna tu? No trochę, ale to już w sumie 5 lat gdzieś może wiesz. Wszystko jasne, 5 lat młode chłopaki, domyślę sobie, że godzinka panowie mamy wolne. A to się Dominiku zaraz okaże. Robiliście już kiedyś takie coś? Podobnie. A ile chcecie za to pieniędzy? Zobaczymy zaraz po robocie, jak tu zejdzie, no bo... Mamy nadzieję, że co najmniej sprawnie pójdzie. Co jest tyle, co na tej gdzie emocje i powinien być normalnie, gdy to jest jeszcze żadnych technicznie wszystko się zgadza. Teraz jeszcze tylko kwestie estetyczne. Dzień dobry. W porządku, to by było przyklejone pionowo. Ale zdaje się, że ani fachowcy, ani Julka o tym nie wiedzą. Dominiku, pomożesz? Ten dzwonek powinien wyglądać o tak. O, zobaczcie. Mamy zasadniczy ornament i są jeszcze motylki, które sobie fruwają. Więc fajnie by było jakoś kompozycyjnie ułożyć na tej ścianie. No więc prosimy o kompozycyjnie. Panowie trzymają się własnego planu i będzie przede wszystkim poziomo. Co tu się dzieje? Panowie, ale to wygodniej będzie papier na podłodze ściągnąć. Przynajmniej mamy jakieś uzasadnienie pracy w trio. Ja czegoś takiego nie widziałem, jak żyję. Może za krótko żyję. Folię transportową pan traktuje z dużo większą pieczołowitością niż samą naklejkę. Panowie, do czego takie podchody? Panie teraz idzie, patrz jak szczakiel. Jak wypieszcza. A można by było, na przykład, o, czymś takim docisnąć wzór do ściany? Fachowcy mają inny pomysł. A co nasi goście myślą? Kreatywnie. No, więcej włosów no, spodzień, no proste, no. Spodzień, rękawiczka, koszulka. Można tak powietrze ładnie wycisnąć.